Jako, że totalnie ostatnio nie mam w co grać, bo nowe gry, które wychodzą, jakieś MMORPG, okazują się totalnymi shitami. Patrzcie, taki New World znudził się po 100 godzinach, Lost Ark, no to wiadomo. W Lost Arka grałem kiedyś na Korei, także nie było żadnego zaskoczenia, znudził mi się po jakichś 50 godzinach. No i ostatnio tak jest z dokładnie każdą nową grą MMO, która wychodzi. Te gry są totalnie bez polotu, bez duszy, z jakimiś ograniczeniami i tak dalej, jak Lost Ark. Dlatego stwierdziłem, że trzeba wrócić do starszych gierek, które chyba jednak były najlepsze, bez żadnych ograniczeń. Te gierki grałem, kurde, nie wiem, z 10 lat temu. To były czasy, jak jeszcze nie było Gmaila. I swojego głównego maila miałem chyba na Onecie. Max Levela nigdy nie wybiłem. Pamiętam, że chyba 75 wybiłem, później sprzedałem konto. No ale gierka też jakaś bardzo popularna nigdy nie była. Z tego co pamiętam, to były chyba trzy serwery, z czego jeden żył, drugi tak średnio i trzeci był dead. Przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. O polskie serwery. Że stwierdziłem, że muszę sobie wrócić do tej gierki, bo totalnie nie mam w co ostatnio grać. A gierka, jeżeli chodzi o same założenia, była naprawdę fajna. Ja dziwię się, że nikt nie zrobił żadnej nowej gry z takimi featurami jak te zwierzaki, karty, które się zamieniało, zakłada się kartę, zamienia się, tak jakby gra się osobną podklasą. Karty z tego co pamiętam się też ulepszało, rozdawało tam jakieś statystyki, także no to było ogólnie giga fajne. Mimo że grafika była taka bardzo cukierkowa, to samą gierkę wspominam bardzo przyjemnie. Widzę, że tutaj na jednym, jak jest kanał pełny, to nie da się wejść niestety. Także wejdę sobie na dwójkę i zobaczymy, jak to tam wygląda. Oczywiście muszę stworzyć postać. Big. Nickname. A, to jest facet, okej. Okej, jest używana. Możliwe, że mam jeszcze jakieś, kurde, jakąś postać gdzieś na jakimś koncie. Chciałbym popatrzeć, ale na razie mi się nie chce. Na razie robimy sobie postać, wchodzimy do gierki. Pyk. Ła, ta muzyczka była koksem. Dobra, ja sobie trochę przyciszyłem gierkę, bo chyba miałem za głośno. Także idziemy za pierwszym questem. Pyk. Zapoluj na małe złośniki. Jak się polowało w tej gierce? Aha, double click po prostu, okej. I czekamy, możemy się napić kawki, aż tutaj mobek padnie. O, level wbiłem w ogóle. Muszę 5 ich zabić, dobra, to lecimy. O, mamy drugiego, pyk, ziarenko. Kolejny już pada, trzeci. Także bijemy czwartego. O, właśnie chłop się zmienił w kartę, nie? To jest giga fajne. Giga się tym jarałem zawsze. No i dobra, musimy ostatniego upolować. Także szybko, pyk, pyk. Mamy questa zrobionego. Bieramy nagrodę. Dostaliśmy zbrojkę. Koszulkę jakąś. Schwytaj kurczaka. O, i to będzie nasz pierwszy pet, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy tu była jakaś porównywarka itemu. Ale wydaje mi się, że chyba nie. A, na C się odpoczywa, okej. Aha, bo tu były poziomy. Trzeci poziom, pierwszy poziom. Dobra, czyli to jest weter. No, tutaj jeszcze resy były. Nie wiem, co to jest, ale to są chyba pety tutaj? Prawdopodobnie tak. Dobra, musimy schwytać kurczaka. Chwytanie mam pod Q chyba, z tego co widzę. Muszę go chyba zbić tak jakoś do połowy HP. Mniej więcej tak się. Uwaga. No, jeszcze hit. I teraz. Nie, jaki to jest przycisk? A, to jest chyba 9. Kurde, ten interfejs jest taki malutki, że ja totalnie nie widzę. Dobra, mamy to. Kurczak złapany, kozak. Kontrolowanie zwierzaka. No nim się dało chodzić. Jeżeli dobrze pamiętam. F1, F2, F3. Dobra. Czyli mamy naszego kurczaka, on nam będzie pomagał. I musimy iść gdzieś tam. Ale zanim tam jeszcze pójdę, to spojrzymy sobie na market. Market też bardzo fajnie wspominam. To były te czasy, gdzie każdy miał wywalone na wszystko, na jakiś
wszystkim dało się tradeować, z tego co pamiętam. Pyk, mamy markecik. Możemy sobie różne itemki kupować. Jeszcze było coś takiego, że się sklepiki stawiało, tak jak w Metinie. Że postać sobie się dała i był sklepik. Nie wiem, czy to usunęli. Bo tutaj nie widzę żadnych sklepików, a zawsze było tak, że wokół właśnie tego... O, jest! Dobra, mamy sklepiki też. Pyk. I patrzymy, co chłop ma. Trener zwierząt. No i w sumie tyle. Jakaś doskonała broń. Dobra, idziemy zrobić kościka. Czy zobaczymy sobie, jakie levele mają chłopy. 84, 91, 84. O, tutaj widzę, że ekipa 80 leveli. Ale okej. Dobra, idziemy dalej. A, tutaj muszę iść. A, i teraz będę musiał pewnie zajumać te mopki. Tak? Z pomocą swojego noskumpla. Ale to po prostu kliknął, będzie ze mną atakował, jak dobrze pamiętam. Tak, dokładnie tak. Dobra, i muszę takie trzy mopki zabić. Jakiś lucik, pyk. Dobra, ubijamy ostatniego. Mamy zadanie ukończone. Dawaj moje złoto. Najpierw. A gdzie były te questy tutaj? Pyk. Zatrzymałem pałę. Na czwarty poziom. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra. Czy z jakimś trenerem pogadać? Chłop tu nie zebrał lutu. Dobra, zawijam lucik. Elo, będę bogaty. I do tego kościka zrobić. No i dobra, muszę tutaj pogadać z nim chyba, tak? Tu jest to, co pamiętam, nie wiem, chyba jakoś na 15 levelu wybierało się klasę postaci. Na początku mamy takim gówniakiem, gramy sobie. Mamy nowe podstawowe umiejętności, to są pasywki. Tutaj mamy skille. No i tutaj tatuaże? Tatuaży sobie nie przypominam. By były, ale okej. Okay. Pyk. I wiem, że levele były osobne. Był level postaci i był level właśnie profesji, tak. Level profesji zależał od tego, jakie skille mamy. Jak tam skille odblokujemy. No a level postaci to level naszej postaci, nie? Nie wiem, co to jest tutaj w lewym górnym rogu, ten pasek taki. Sytość. A? Wyobrażenia zostały zmniejszone, czyli co, jak będę jadł, to... O kurde. Czekajcie, bo ja muszę tego chłopa, złośnika upolować. Także dajemy. Pięciu muszę uwalić. No, ale z tą bronią to już ładnie idzie. Bo właśnie, było coś, że rozpocznie się błyskawiczna bitwa chyba. Tylko nie widziałem na jakim kanale. Bo pamiętam, że to było coś takiego, że zawsze jakoś... 10 sekund. A nie, to jest lodołamacz, dobra. Ale było jeszcze coś takiego jak błyskawiczne bitwy, które były chyba co godzinę albo co dwie godziny, coś takiego. Wtedy teleportowało wszystkich na taką jakby arenę, taką małą mapkę. Pojawiały się stworki, po tym było zbieranie, w sensie były kilka fal stworków było. Było po każdej fali zbierało się jakieś tam itemki, które tam generowały się na ziemi, spadały na ziemi randomowo. I kto pierwszy, kto zebrał więcej tych itemków, lepszych itemków, to był po prostu koksem. Nie? Kto ile złapie? No i pamiętam, że to było giga fajne. Musiałbym znaleźć gdzieś rozpiskę tych właśnie bitw, jak to wyglądało. Ale dobra, ja muszę pogadać z trenerem. Gdzie jest trener? A, tu jest trener. Siema, ukończyłem zadanie. Podstawowe umiejętności. No to są te skille, nie? Okej, mamy mocne uderzenie. Ja czemu nie mam całego tego interfejsu? Czemu to tak dziwnie wygląda? Jak mam to sobie dać na trójkę? Czekajcie, bo tutaj trzeba coś... ustawienia chyba porobić. No, powiem wam, że za wiele tych ustawień to nie ma. Tak szczerze. I nie wiem, czy ja tutaj znajdę coś takiego. Miniland to było chyba coś a la housing? Jeżeli dobrze pamiętam. Przypustka bitewna? O kurde. To tego też nie było. Okej. Czyli widzę, że idziemy z duchem czasu.
No kurde, nie wiem jak ja mam tego skilla dać na trójkę. Nie pamiętam jak to działało. Można usuwać tylko u mistrza umiejętności. To na pewno było inaczej, bo ten pasek... O właśnie, o to mi chodziło. Dobra, mamy to. Mamy na trójeczce, tutaj są ciasteczka. Nie jestem pewny, czy się przypadkiem nie nazywało kiedyś herbatniki. Ale prawdopodobnie tak. Je sobie możemy jeść i to nam odnawia HP. Dobra, także idziemy tutaj do babeczki. Siema. Udaję się do alchemika. Dobrze, także idziemy do alchemika. O, jeszcze było coś takiego, że właśnie te tutaj sporki co latają, to były takie wróżki. One z tego co pamiętam dają resy głównie. Ale idziemy do chłopa. Dobra, dotarłem. Pyk, zakończymy rozmowę. Uszlachetniacz. A, bo to jest chyba upgrade przedmiotów? Prawie wszystkim myszy na jakimkolwiek przedmiocie pozwala sprawdzić jego zdolności. Skrzydła powrotu przenoszą do miasta, tak? A gra zapamiętuje pozycję gracza przed przeniesieniem, okej. Okay. Później możemy tym wrócić, czyli teleportujemy się do miasta, kupujemy potki i tak dalej i wracamy sobie, nie? Szlachetnie kamień Gideon, aby produkować specjalne przedmioty. Ten proszek wydaje mi się, że jest był do ulepszania przedmiotów. A, bo w ogóle tego nie widzicie, tej. Dobra, nieważne. A sobie czytam, a tego w ogóle nie widać. Pojawiło się takie okienko. Z tego co pamiętam, to był taki proszek, którego używało się do ulepszania przedmiotów. Jest jakiś event wielkanocny w ogóle. Dobra. Udaję się do sklepu z bronią. Czyli tam... Aha, tutaj był sklep z bronią, tak? Tak. Fajne też było to, że można było sobie kliknąć na mapie i postać sobie szła, nie? Okej, dostaliśmy jakieś przedmioty. Fajne, chyba. Więc zakładamy sobie buciki poziom 5, rękawiczki poziom 4. Ale to pewnie nam gierka zaraz pokaże ulepszanie przedmiotów, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy sobie kupić coś do jedzenia. I to będzie tutaj u babeczki. Pyk. O, jednak mi dała za friko. Pieczonego kurczaka. To co pamiętam, te kurczaki były giga OP. Bardzo dużo się ich używało. Chyba głównie ich. Nie pamiętam do jakiego poziomu. Ale no, bardzo często się ich używało. A strasznie mały jest ten interfejs. Chyba nie mogę tego powiększyć. Prawdopodobnie nie. No ale dobra, nieważne. Idziemy do babeczki pogadać. Tutaj ją mamy. Cyk. Kamienie czasu przestrzeni. No tak, to były te dungeony takie jakby, nie? Że czasami trzeba było robić niektóre piętra na czas i tak dalej. Pamiętam, że przy odblokowywaniu tych kart właśnie trzeba zrobić taki kamień. I on jest czasowy chyba? Jeżeli dobrze pamiętam. O, ten hop to jest healer. Na 90 poziomie. O, zrobimy sobie taki kamień. Dobra, git. Pyk. I tu mamy nagrody, nie? Bonusowa nagroda jest chyba za pierwsze przejście. Tu jest do wybrania przedmiot. A jakoś tak chyba to działało. Nie wiem dokładnie. Nie pamiętam już. Dobra, czyli idziemy do kolejnego piętra. Tutaj mamy mapeczkę. Przejściami. Pyk. Na tym poziomie chyba nie musimy wybijać wszystkich. Albo może wcale musimy wybić wszystkich? Kurde, nie wiem. Mogłem przeczytać, co ona tam mówiła. Ciekawego. Dobra, mam jakieś itemy, które spotkę. To co pamiętam, też ta gierka później z tej gierki robił się taki grindownik. Była taka mapka z meteorem. Dobra, mamy kamyczek, idziemy dalej. Otworzyło się przejście. Chcieliśmy zabić mobka. Mamy dźwignię i tu będzie tańczenie. Tak.
A, ja mogę kliknąć na mopka i spację i wtedy on mi biegnie. Nie muszę double klikować. Czasami jak chcę double kliknąć sobie, to mobek się ruszy i jest lipa, nie? Bo mi te postać idzie gdzieś tam sobie. A, w ogóle spacer tu się wybiera też mopki. To się targety. I mogę dwa razy kliknąć spację i wtedy jest git. Wbiłem level kolejny. O, tutaj chyba mamy czas. Mamy cztery takie kamyczki po lewej na dole. I ten czas tak upływa. Z tego co pamiętam, to było chyba kiedyś na, tutaj na cały ekran. Albo to było na górze, nie pamiętam już. A wydaje mi się, że te większe były te kamyczki. No i dobra, ostatnie chyba piętro, tak? Mamy kurczaka do uwalenia. Pyk, skillem mu zasadzimy. I złośnika. No i dobra. Mamy to. Pierwszy dungeon. Pyk. Perfekt wszystko. Aha, i teraz losujemy sobie, ta? Z tych itemów, które tam były, okej. Okay. Szkoda, że ten interfejs jest taki mały i nie da się go powiększyć. Ścieżka na farmę. To gdzieś prowadziło, ale... totalnie nie pamiętam gdzie. Dobra, idziemy sobie z nią pogadać. No i dobra, siema. Pyk. Unikalny przedmiot, coś tam, wy i tak nie widzicie tych okienek. Next time będę musiał to ogarnąć. Ale jest tak, od damaged, czyli od najgorszego itema, do legendary itema, czyli do najlepszego. Czyli coś jak aktualnie mamy w hack slashach, nie? Rzadkości itemów, o. Coś takiego. O, musimy jeszcze, muszę chyba jeszcze dungę zrobić na piąty poziom, który będzie na kolejnej mapce, także... możliwe, że sobie jeszcze to pyknę w tym odcinku. No, jestem na drugiej mapce, tu jest kilka kamieni do 12 poziomu i później są kolejne mapki, nie? Nie wiem, ale mega kurde. Tak przyjemnie tę grę wspominam. To jest normalnie niemożliwe. Dobra, lecimy dalej. Lecimy drugiego dungeona. Okej, pyk. Tutaj jest pusto, nie ma niczego. Może musimy lecieć dalej. A właśnie, w ogóle nasze pety też wbijają levele, nie? Kurczak ma 36% trzeciego poziomu. A ja normalnie jestem w szoku, że naprawdę nikt nie zrobił tak jakby sequela tej gierki, nie? Czyli podobnej gierki z podobnymi mechanikami tych petów, które razem z nami walczą. Przemiany w te karty i tak dalej. Ale na dzisiejsze czasy, nie? Bardziej nowoczesna gierka z lepszą grafiką i tak dalej. Znaczy, moim zdaniem ta grafika i tak jakoś bardzo się nie zastarzała. To jest ten typ grafiki, który raczej... z którym raczej dużych problemów nie ma. No ale mimo wszystko fajnie by było jakby... powstał jakiś sequel tej gierki. Mamy jeszcze 3 poziomy chyba do zrobienia. Do wyjścia już niedaleko. A i teraz tutaj muszę iść, okej. Okay. Wrogowie się zbliżają, pyk. Ty, co to jest? Pieczęć rajdu szalonego zająca wielkanocnego. A, jeszcze były rajdy, bez kitu. Jest jakiś chyba eventowy rajd. Prawdopodobnie. No. Gdzie trzeba pójść później. Nie wiem do kiedy jest ten event, musiałbym zobaczyć, gdzieś poczytać. Kiedy będzie ten event wielkanocny. Piasek. Nie pamiętam dlaczego był piasek. O, ale mnie uderzył chłop. A, jeszcze dużo HP, zjemy sobie herbatniczka. O, bonusowe punkty. Otwieramy tutaj, pyk. Portal otwarty. No i mamy tutaj wyjście. Czyli zakończenie tego, powiedzmy, dungeona. Wszystko perfekt, oczywiście. Tajemnicze pudełko.
Orzeszki. O, i mieczyk na level 7. I liść. Nasz kapelusz. Tam hełm. Prędzej. To już zrobiłem. Nie pamiętam, czy dało się to farmić. Nie pamiętam, jakie itemy były. Chyba tylko te na górze były do farmienia. Uuu, dobry strój jakiś. A co ja mam w ogóle za przedmioty? Przydatny, wartościowy. Czyli, a i tutaj mogę sobie zobaczyć właśnie. Porównać te itemy. 17, 20, 17, 32. Czyli ten item jest lepszy. Ten tutaj, nie wiem czemu nie mam go ubranego. Czwarty poziom broń, 7, okej. No i dobra, i chyba muszę wrócić do miasta. Znaczy pójdziemy sobie do miasteczka, jeszcze oddać tego questa. A gdzie był ten raid? A, zalecany poziom 20, czyli musiałbym być 20 poziom. Aha, czyli było coś takiego, że jak ktoś miał pieczęć, to chyba zakładał to jakby party? Musiał zebrać całe party? I dopiero wtedy można było iść na ten rajd. Kurde, trzeba to poogarniać znowu. Jak to wszystko działało? Owieczkę chyba muszę upolować teraz. Kurde, czemu to jest takie malutkie? Nie mogę tego powiększyć, żeby to było większe, żeby widział całą nazwę mobka. Szczęśliwa owieczka. A, to jest gildia. Ale tego się chyba nie da powiększyć. Chyba nie. Szkoda. No dobra, ale to by było na tyle. Dzisiaj. To jest jakiś pierwszy level? Oni mają wróżki. I co, jakimiś koksami. Nie pamiętam, czy jakoś dało się podejrzeć kogoś. Jakiś ekwipunek. Wydaje mi się, że jakoś się dało. Ale nie wiem jak. Nieważne, dobra. Także to było na dzisiaj tyle. Widzimy się kolejnym razem. Możecie napisać, czy graliście kiedyś w tą gierkę i tak dalej. Jak ją wspominacie. No, także do następnego.